No to zaczynamy, drodzy Państwo. Zaczynamy 5 minut po czasie, ponieważ chciałam poczekać jeszcze na kilka osób, którym brakowało tych paru minut, żeby wygodnie usiąść i móc brać udział w naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że się możemy w końcu dzisiaj zobaczyć po ile to minęło czasu? Chyba dwa miesiące, ponad dwa miesiące od naszego planowanego spotkania. Ja w międzyczasie też oswoiłam się z tym narzędziem, jakim jest webinar online, oswoiłam się z Zoomem jako uczestnik też w wielu spotkaniach i tak jak na początku podchodziłam do tego z takim powątpiewaniem, czy można faktycznie wartość chociażby przybliżoną wynieść z takich spotkań online w porównaniu do spotkań na żywo, to muszę Państwu powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona tym, że te spotkania online, obojętnie czy trwają godzinę, brałam też udział już w spotkaniach online, które trwały cały weekend i wszystkie były wartością, bardzo dużą wartością. Ja myślę, że wiele zależy od energii, od intencji i jeżeli jesteśmy przy intencji, moją intencją, proszę Państwa, na dzisiaj jest przede wszystkim to, żebyście wszyscy wynieśli z tego naszego spotkania jak najwięcej. Ja bardzo dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, za Wasz czas i chciałabym ten dzisiejszy dzień naprawdę poświęcić temu, żeby jak najwięcej Wam przekazać. A jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek, to po każdej części, a mamy dwie części, po każdej części z prezentacji będzie spory przedział czasowy, 15 minut, pół godziny, 45 minut, w zależności od potrzeby, w którym będę odpowiadała tylko na Wasze pytania. I te pytania bym prosiła zadawać niekoniecznie od razu teraz, bo teraz bym chciała, żebyśmy za chwilę skupili się na prezentacji. Natomiast, żeby zadawać je na czacie, ja wtedy będę po kolei w tym bloku przeznaczonym na pytania i odpowiedzi, ja wówczas będę na te wszystkie pytania po kolei odpowiadać. O co jeszcze bym chciała prosić? Chciałabym prosić o wszelkie też informowanie mnie na czacie, jeżeli z przyczyn technicznych czegoś nie będziecie mogli Państwo zobaczyć, usłyszeć, tak żeby każdy z Was mógł na 100% uczestniczyć w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Przejdę teraz do prezentacji. Dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o Healy. Opowiedzieć Wam o Healy trochę więcej niż opowiadałam Wam dotychczas. Podzielić się z Wami moim doświadczeniem z Healy. Podzielić się z Wami moim doświadczeniem, które zebrałam przed poznaniem Healy. Ponieważ trzeba pamiętać, że Healy ma niesamowity taki background, czyli zaplecze, niesamowite zaplecze, jeżeli chodzi o doświadczenie firmy Time Waver z medycyną pola informacyjnego, z medycyną częstotliwości i tym wszystkim chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić. Zdecydowałam, że to nasze spotkanie będzie się składało z dwóch części. Pierwsza część to będą kwestie teoretyczne,
tak, żeby jak najwięcej przekazać Wam informacji o tym, czym Healy jest, skąd się wzięło, dlaczego pewne rzeczy funkcjonują, skąd teraz nasze przekonanie, że to działa. I na drugą część, część praktyczną, w której będę opowiadać o wszelkich funkcjonalnościach dotyczących Healy. Parę słów o mnie, ponieważ część z Państwa mnie zna w miarę dobrze. Część było już w moim gabinecie, a część z Państwa znam z wymiany mailowej, więc parę słów powiem o sobie. Ja prowadzę w Poznaniu, a w zasadzie pod Poznaniem, gabinet terapii holistycznych, który ochrzciłam jakiś czas temu nazwą Healing Fields, co oznacza pole, przestrzeń przywracającą zdrowie. Prowadzę ten gabinet od paru lat i zajmuję się w nim głównie medycyną informacyjną i energetyczną. Natomiast zaplecze moje jest trochę szersze niż ta medycyna informacyjna i energetyczna. Parę słów dosłownie o tym, co robię. Pracując z częstotliwościami, pracując z polem informacyjnym, głównie gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mam kilka takich istotnych kwestii, obszarów, które biorę pod uwagę. Po pierwsze jest to holistyka, holizm. Ważne jest dla mnie, żeby ujmować człowieka w całości, bo takim holosem, taką pełnią my jesteśmy. I nie ma w ogóle sensu rozpatrywać każdego z nas osobno. My nie jesteśmy wątrobą, nie jesteśmy ręką, nie jesteśmy okiem, jesteśmy całością. Tak jak wszechświat jest całością, w której przenikają się jego części i my też składową takiego wszechświata jesteśmy. Nauka akademicka nie jest wcale oddalona od tego holizmu. Ja studiowałam psychosomatykę i somatopsychologię, która jest właśnie nauką holistyczną, takim holistycznym obszarem medycyny akademickiej. I ta psychosomatyka mi towarzyszy i też z mojego doświadczenia muszę Wam powiedzieć, że w zasadzie prawie wszystkie dolegliwości są psychosomatyczne. O czym jeszcze tutaj chcę powiedzieć w tym miejscu? Miałam to szczęście w związku z tym, że jestem germanistą z pierwotnego wykształcenia i dobrze znam angielski, że uczyłam się w zasadzie u tych wszystkich nauczycieli z najwyższej półki, jeżeli chodzi o medycynę pola informacyjnego. I tutaj zdecydowanie chcę wymienić na pierwszym miejscu oczywiście Markusa, od którego przez te ostatnie lata bardzo dużo się nauczyłam. Christiane Brandt, która jest niemieckojęzyczna, więc tutaj w Polsce wielu z Państwa mogło o Christiane nie słyszeć, natomiast Christiane jest guru Time Weavera, guru medycyny informacyjnej pod kątem też takim bardzo praktycznym. Napisała dwie książki o medycynie pola informacyjnego i bardzo wiele od niej nauczyłam się i wiele jej zawdzięczam. Bardzo chętnie ona dzieli się też wiedzą swoją. Jest Volker Meissner, którego Państwo znacie chociażby z konferencji, bo był naszym gościem w styczniu na konferencji medycyny informacyjnej. Doktor Ewa Bartusz. Ze strony takiej medycyny informacyjnej i Time Weavera Meda. Natomiast od strony częstotliwości tutaj też miałam okazję uczyć się od najlepszych i moją taką nauczycielką, która bardzo dużo wniosła w ogóle mój sposób pracy z drugim człowiekiem, jest dr Urzula Zinngiebel, która ma swój gabinet pod Monachium. Jest to terapeutka holistyczna,
niesamowicie doświadczona, wszechstronna i mogę powiedzieć, że wiele z tego, jak tu pracuję w tej chwili w moim obszarze, jej zawdzięczam. No ale oczywiście są też tutaj takie nazwiska jak Nuno Nina, twórca Time Weaver Frequency, czy Fryderyk Poleszyński, o którym dzisiaj jeszcze będę mówić. Oczywiście dr Ewa Bartusz, Martina Kondryc, która jest specjalistką od prądów galwanicznych również w Niemczech. I cała masa innych ludzi, którzy przyczynili się do tego, w jaki sposób ja pracuję dzisiaj, w jaki sposób ja postrzegam częstotliwości, w jaki sposób ja rozumiem częstotliwości i pracę z polem informacyjnym. Dlaczego to tutaj mówię? Dlatego to mówię, ponieważ to ukształtowało mój sposób pracy z drugim człowiekiem, moje rozumienie tych dwóch obszarów, jakim jest medycyna pola informacyjnego i medycyna energetyczna. Ale też chcę o tym powiedzieć dlatego, ponieważ to jest przygoda. To jest przygoda i samo kupno chili nie jest kupnem po prostu u kolejnego gadżetu do domu, kolejnego urządzenia, tylko kupno chili jest początkiem pewnej drogi. I o tym chcę powiedzieć, ponieważ ja pamiętam, jak na początku mojej przygody z Time Waverem jeden z kolegów w tej chwili moich powiedział podczas jednej rozmowy: słuchaj, wiesz co, jak zacząłem pracować z Time Waverem, to w zasadzie całe moje życie zyskało inny wymiar. Stało się bardziej intrygujące, kolorowe, wielowymiarowe. Ja powiem Wam szczerze, że jakkolwiek brzmiało to bardzo przekonywująco, co mówił, to pomyślałam sobie, a może w tym troszeczkę jest takiego marketingowego opowiadania. Może i było. Może i było. Natomiast w moim przypadku okazało się, że sprawdziło się to w 100%. A Healy, który jest tak naprawdę dzieckiem tych samych ojców. Mam na myśli tutaj i Markusa Szmikę, i Nuno. Healy w tym samym może wnieść z tym swoim całym zapleczem także w życie każdego z Was niesamowitą obfitość. Ja tutaj zatrzymam się w tym momencie na chwilę przy tych dwóch bez wątpienia genialnych ludziach. Z jednej strony przy Markusie, którego przede wszystkim Państwo wszyscy doskonale znacie w internecie, na YouTubie. Jest mnóstwo filmów, materiałów z Markusem i w języku niemieckim, i w języku angielskim. Markus jest niesamowitym wizjonerem i muszę powiedzieć, że jakkolwiek zafascynowana byłam już od pierwszego naszego spotkania w 2015 Markusem, tym jak on na scenie potrafił faktycznie zaprosić mnie do tego niesamowitego obszaru, jakim jest medycyna informacyjna, w taki bardzo fascynujący i inspirujący sposób, to wizjonerstwo Markusa jest, no, patrząc na to, czym jest Healy, jaki ma zasięg w tej chwili, jest nieograniczone. On jest bardzo doświadczonym też facetem. Bym prosiła tutaj, bo ktoś ma włączony mikrofon, bym prosiła o włączenie mikrofonu, bo ktoś mnie tutaj zagłusza. Markus jest bardzo doświadczonym nie tylko fizykiem czy wizjonerem, nie tylko jego doświadczenie dotyczy fizyki kwantowej czy pola informacyjnego, medycyny pola informacyjnego, ale również trzeba pamiętać o tym, że 12 lat spędzonych w klasztorze w Indiach Markusa sprawiło, że on też ma to zaplecze duchowe, a jak wiemy wszyscy, fizyka kwantowa doskonale się
pokrywa z przekazami z wielu tradycji duchowych. I Markus to wszystko potrafił tak pięknie zapakować i tak pięknie zamanifestować, że dzięki temu mamy dzisiaj Tajmuivera Meda, Tajmuivera Frequency, Mac Machina, no i również Healy. Drugim ojcem Healy no jest bez wątpienia Nuno. Nuno, którego też poznałam 5 lat temu we Frankfurcie nad Menem, który jest również geniuszem, bo to trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Tych dwóch facetów no jest geniuszami. Wykraczają daleko, daleko poza dzisiejsze czasy i Nuno ma kilka klinik na świecie medycyny integralnej, w Lizbonie, w innych miejscach, w Portugalii, w Mozambiku, współpracuje z Oslo, współpracuje z Londynem i jest zafascynowany dwoma obszarami. Uwielbia częstotliwości i on się w częstotliwościach i w temacie częstotliwości czuje jak ryba w wodzie. Wręcz nawet mi powiedział, że on, jeżeli chodzi o jedzenie, to mniej chętnie, natomiast on nie wyobraża sobie w ogóle dnia bez dawki częstotliwości. I jest zafascynowany też wodą. W zasadzie mogę powiedzieć, że moja fascynacja wodą zaczęła się od wykładu Nuno o wodzie w 2015, kiedy ja oczy szeroko otworzyłam i nagle woda ukazała mi się w zupełnie innym świetle. Więc tyle o ojcach Healy. Bardzo jest ważne, żeby o tym pamiętać, kto za tym stoi, dlaczego. Dlatego, że to jest ich świadomość, która jest kluczowa. Świadomość twórcy, obojętnie czy jest to twórca samochodu, czy jest to twórca kolekcji jakiejś haute couture, czy jest to twórca urządzenia medycznego, ta jego świadomość jest nośnikiem tej drogi tego urządzenia. Ona jest bardzo istotna i tak naprawdę wyposaża to urządzenie w pewną specyficzną energetykę, w pewne pole. Zachęcam też tych z Państwa, którzy są anglo- i niemieckojęzyczni, żeby poszukać na YouTubie materiałów z Markusem, poszukać materiałów z Nuno, poczytać, posłuchać. Jest to źródło naprawdę niekończącej się inspiracji.